niektórymi osobami nie mogę się rozstać, bo wczoraj byli obecni, na koncercie w Krakowie, a Państwa zapraszam. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę. I niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Gorszy jest naród, który nie ma czego pamiętać. Krzysztof Szlagrzyk opowiadał taką historię, że gdzieś tam w archiwach IPN-u natknął się na zeszyt dziewczynki z lat 50. W tym zeszycie pisało: Związek Radziecki to ma dobrze. Oni mają samych bohaterów. A my Polacy to jesteśmy tacy nieszczęśliwi, bo żadnych bohaterów nie mamy. Jak smutna była otoczenie tej dziewczynki, skoro nie wiedziała o naszych bohaterach, ale z drugiej strony to też pokazuje, jak bardzo starano się w Polsce zamordować pamięć. Nie udało się to. 7 marca 1949 roku został zamordowany w mokotowskim więzieniu Hieronim Dekutowski Zabora. Kiedyś była taka legenda,
w więzieniu mokotowskim, że podobno ciało pana majora podwieszono pod sufitem i masakrowano z automatu. Dziś, kiedy odnaleźliśmy szczątki pana majora doczesne, wiemy, że to nieprawda. Ale zawsze, kiedy śpiewam balladę o drugiej konspiracji, gdzieś tam blisko mojego serca jest bohater Lubelszczyzny. Już na wschodzie niebo czerwienie, życiem zawładnęła ciemna noc. Choć niektórzy mówią mi, że gnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Dobrze, że nadchodzi noc. Wszystko postawiłem na twą kartę. Z tobą, Polsko, swój związałem los. Według ubeckiej nomenklatury umieszczano tam kobiety, które
nie rokowały nadziei na rychłą resocjalizację. Siedziała tam między innymi żona generała Abakanowicza, twórcy polskiego lotnictwa wojskowego. Siedziała tam między innymi żona Kazimierza Moczarskiego. Siedziała tam między innymi żona Lucjana Minkiewicza, zamordowanego razem z majorem Łupaszką. To więzienie nawet przez klawiszki było uważane za jednostkę karną, ale była tam jedna straszna, moim zdaniem, z punktu widzenia takich kobiet, chyba najstraszniejsze miejsce, ponieważ dla tych kobiet, które urodziły dzieci, one mogły na te swoje niemowlaczki patrzeć przez takie okienko w takiej metalowej ścianie, która przekradzała cele. Widywały się z nimi tylko w porach karmienia. Napisałem taką balladę Kołysanka więzienna. W ostatniej frazie, w ostatnim zwrotce tej ballady wykorzystałem fragment autentycznej kołysanki napisanej w więzieniu mokotowskim na oddziale kobiecym w roku 1946. Nikt nam nie śpiewa kołysanek. Ręką nie głaszczę nas po głowie, gdy noc zapada na dobranoc. Nikt pięknej baśni nie opowie, dlaczego wszędzie stoją straże. Dlaczego mur jest taki gładki? Dlaczego ktoś nam świat zbudował z kamienia i stalowej siatki? Słyszałem wczoraj na spacerze, jak pękło z bólu serce matki. Zaraz zabrali nas żołnierze i znów zamknięto nas do klatki. Zgrzyt klucza, krótka chwila szczęścia, bo wtedy biorą nas w ramiona te, którym serca biją mocniej, te, których świat nam nie pokona. Długim spojrzeniem nas żegnają, mówią, że znowu przyjdą jutro. Szepcą, że Polska zmartwychwstanie i że rozstanie potrwa krótko. Zapada zmrok nad Rakowiecką, księżyc zagląda w kazamaty i nagle słyszę kołysankę, która przedarła się przez kraty. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Od ludzkich spraw dzielił ich mur wzniesiony ręką z drewna. Od ludzkich spraw dzielił ich mur wzniesiony ręką z drewna. A żebyś ty zrozumiał sens tej kołysanki nowej, z winu był król, paś z NSZ, królewna z Armii Krajowej. Z winu był król, paś z NSZ, królewna z Armii Krajowej.